Marco Polo, jeden z największych odkrywców w dziejach świata. W XIII wieku odbył epicką podróż z Wenecji do Chin. Trwała 3 lata. Dziś Ricky Gervais wysyła jego tropem swojego kumpla Carla Pilkingtona. Tym razem w towarzystwie. Przestań mi tu sapać. Jest, jak na wiosennych wyprzedażach. Chciał jechać z kimś, konkretnie ze mną. Ale pojechał z kimś innym. Złap się czegoś. Są jak 2 bieguny. Karl wciąż jęczy. Wkurza mnie, dla niego to wakacje. Nie chce przygód i stresu. Kiepsko pływam, dasz radę. Warwick żadnych zadań się nie boi. Oczko do kamery. Tańczysz. Dobrze. Dziś nie karnawał. Sam spróbuj. Dobra. To będzie przygoda ich życia. Czy tego chcą, czy nie? Idiota za granicą. Dzięki, że znów się na to piszesz. Pojedziesz szlakiem Marco Polo, jednego z najsłynniejszych podróżników w historii. Z Wenecji, przez Europę i Azję do Chin. Pamiętasz, mówiłem ci, jak Dick Whittington wszedł do Londynu z kotem? Ty na to, po co kot? Lepszy mały kumpel. Nie mówiłem mały, tylko kumpel, który pomoże, coś potrafi. Zaraz, czyli ja się nie nadaję? Jeszcze nie widziałem Karła w podróży dookoła świata. Ronald Fiennes? Czy jak mu tam? Nie wszedł na Everest z małym kumplem. Nie, szczerze. Co ma do tego wzrost? Będziesz mi przeszkadzał. Przestań. Do tej pory w tych podróżach martwiłem się tylko o siebie. Nie mam wielu kumpli, bo ich nie potrzebuję. Boję się, że będziesz jak rzep, przyczepiony, zbędny balast. Tak czuję. Rzep? Jak taki robak, pijawka. Daj spokój, to obraźliwe. Robak, pijawka, która wysysa ze mnie krew i energię. Weź ponieś, dam radę. Nagram to na telefon i puszczę ci, jak się skichasz gdzieś po drodze. Pamiętasz? Dam radę. On myśli, że tam będą luksusy. Będzie dobrze. Nie. Wenecja. Marco Polo był stąd. I stąd wyruszył. Jakie to wszystko stare. Szybko by ci się znudziło. Miasto dla syren. To jakaś męka. Gdybyś tu mieszkał, to by było twoje normalne życie. Stąd tam płynąłbyś gondolą albo szedł mostem. Człowiek wyszedł z wody już dawno. Przestał być rybą miliony lat temu. Nie był rybą. Był jakąś pływającą larwą. Z nich wyrośli ludzie. Więc takie miasto byłoby lepsze w tamtych czasach. A tak to nie ma sensu. Żadnego. To miasto jest tu od wieków. Dokąd idziemy? Prosto. Bo gdzie skręcić? To jak Pac-Man. Jakby ich tu wszystkich wygnał jakiś alarm. Przyszli zobaczyć plac Świętego Marka, jest piękny. Nie znam. Był centrum kultury i rozrywki Europy. Czuję się tę energię. Ciekawie przedstawiali ludzkie ciało. Samo ciało się nie zmieniło. Byli bardziej opaleni, bo chodzili z jajkami na wierzchu. Jak wciąż chodzisz goły, to chce ci się ćwiczyć na kaloryfer. Ja nie muszę, bo mam t-shirt. Żadnych zwierząt.
A po co ci zwierzęta? Jak w kącie siedzi gruby, rudy kot, weselej zniesiesz tortury. Będą piękne wspomnienia. Jezu! Słowo daję, działa mi na nerwy. Zachowuje się jak turysta na wakacjach. Marco Polo nie karmił co 5 minut gołębi, był odkrywcą. A ten kupuje lody i pocztówki. Zostawił torbę. Przez te jego lody nigdy nie dojedziemy do Chin. Masz lody. Trochę się roztopiły. Lubisz waniliowe? Lubię. Ale nie możemy tak łazić i robić zdjęć. To nie mój styl. Chcę ci poszerzyć horyzonty, żebyś czuł, gdzie jesteś. Dlatego karmimy gołębie, jemy włoskie lody. Jechać do Wenecji po to, żeby karmić gołębie? Masz u siebie Trafalgar Square. Jestem tu z niewłaściwą osobą. Nie jęczę dla zasady. Ale właściwie, co to ma być? Lew ze skrzydłami? Dziś taki szajs by nie przeszedł. Cudownie. Gładki róż, piękny pokój. Pierwszy raz umawiasz się z dziewczyną i mówisz, to jest to. Chcę z nią być na zawsze. Dopiero później widzisz jej wady, które cię irytują. Wyolbrzymione. Więc miesiąc miodowy nie powinien być po ślubie, tylko przed, jako sprawdzian. Tu Rick. Tak, tylko dzwonię. Wszystko gra? Jakby coś, to daj znać. Kolega łysa pałka nie za bardzo marudzi? A może właśnie za mało? Bo to jest akurat śmieszne. Jeśli nie narzeka, to niedobrze. Do usłyszenia. Plany na dzisiaj? Chcę pokazać Karlowi, na czym polega bal maskowy. Cała ta idea. To bardzo dawna tradycja. Dawała ludziom anonimowość. Mogli stać się pod maską kimś innym. Brali w tym udział nawet księża i zakonnice, żeby zasmakować trochę więcej wolności niż na co dzień. To tutaj. Niezła suknia. Stroje. Maski. Wybierz coś dla siebie. Nie cierpię tego. Zabawa na siłę. Chodzi o to, że ludzie chcieli być anonimowi. Więc wkładali maski, żeby stać się kimś innym. Wszyscy to robili? Tak, wszyscy. Dobrze mi w kapeluszu? Ta jest dla ciebie nie najlepsza. Mają coś dla ciebie? Śmieszny. Na tobie, nie na mnie. Dobra, całkiem cię odmienia. Szukam takiej typu lekarz od zarazy, z wielkim nosem. Lekarz nosił coś takiego? Tak. Przychodził zbadać pacjenta i mówił, panie Davis, ma pan raka jąder. Dziękuję za takiego doktora.
To nawet zabawne. Dzień dobry. Ma pan piękny sklep. Wybieramy się na bal maskowy. Musimy mieć odpowiednie stroje. Ten jest prosty, subtelny. Ten też jest ładny. Błazen. Wspaniały. Będzie dobry? Nie noś go jak wyjściowego ubrania. Wczuj się w rolę. Nie w ten sposób. Tak mi wygodnie. Nie każda rola jest dla mnie wygodna. Mówisz tak, jakbyś zagrał ich sto. Byłeś miśkiem w Gwiezdnych Wojnach? I zielonym krasnalem w czymś tam innym? Weź Gwiezdne Wojny. To był rodzaj maskarady. W tym futrze mogłem się dobrze wczuć w rolę Ewoka. To już jest głupie. Fajny strój, ale bez tego. Wyglądam jak łyżka. Woli pan Pierrota? A jaka maska do tego? Biało-czarna. Co to oznacza? Że jest marzycielem. To już bardziej do mnie podobne. Bądź smutny. Jestem, tylko nie widać. Masz wzbudzać współczucie dam. Nie denerwuj się. Teraz jesteś wściekły, a masz być wzruszająco smutny. Tak? Przechyl głowę na bok. A ty kim będziesz? Casanova. Tak. Dziękuję. To niebezpieczne, nic nie widzę. A tu wszędzie woda, wpadnę do kanału. Gotowe. I kapelusz. Będziesz w tym chodził cały wieczór? Z drogi, kmieciu. I bez tego mnie wkurzasz. Nie musisz dodatkowo pajacować. Ja w tym nie wytrzymam. Popatrz. Widzę. Madame, zatańczymy. Wykluczone. Idiota za granicą. Kręci cię ten bal? Nie. Szczerze? Ani trochę. Ale Warwick chce tam iść. A jak Warwick czegoś chce, to tak ma być. Chrzanie to. Nie chcę być kimś innym. Już 39 lat jestem sobą. Po co to zmieniać? Lubię być sobą. Warwick to aktor. Wciąż kogoś gra. Kim jest naprawdę? Co lubi? Był miśkiem w Gwiezdnych Wojnach, zielonym chochlikiem. Ktoś wołał do niego Willow. Nie wiem, czym tam był. Pewnie jakimś trolem spod mostu. Grał w Autostopem przez Galaktykę. Nie wiedziałem. Mówi, że ludzie go rozpoznają. Nie wiem ja. Chyba zgadują. Bo nawet kiedy w czymś gra, to nie widać jego twarzy. Ale uważa się za aktora. Oliver Reed nie przebierał się za chochlika. Najeść się, pogadać i do domu. Nigdy nie byłeś na balu maskowym? Nie. Zaraz spotkamy jakiś wieczór kawalerski. Co jest? Gdzie masz buty? Nie będą mi oglądać stóp. Będą. Mam takie ciuchy, że nikt nie zauważy. Przecież to widać. Są zakryte. Brak stylu. Zachowuj godność. Karl, pomóż mi. Dzięki. Nie do wiary. Bardzo dziękuję. Zachowuj się, bo wszystko zepsujesz. Nasz gość.
Zapraszamy. To jest Warwick. Nie mów o mnie, Warwick. Jestem tkaczem snów. Często się tak przebieracie? Nie pytaj o to. Wchodzimy w nasze role. Jesteś teraz kimś innym? Mów o tym domu, jedzeniu, o doświadczeniach. Wenecjanie lubią się przebierać. To gra. Uwodzimy swoje ofiary. Tak? Takie jak ty. Nie wiem, co to jest. Jakaś dziwaczna, straszna kolacja. Śmieje się. Dobrze się bawi. Kiedyś role się odwrócą. Wtedy mu powiem. Przebrałem się dla ciebie za głupka, teraz ty się męcz. Chyba, że jest zakonnicą. Nie jestem. To dlatego. Nie, dzięki, jadłem pastę, już nie mogę. Wystarczy. Na zdrowie. Napiję się i pójdę już. Wcześniej wstaję. On może zostać, ja spadam. Jak idzie? On mnie wkurza. Co robi? Tak jak ci mówiłem, dla niego to wakacje. Ma perukę i wdzianko jak sędzia. Je tartinki, a przed nami 8000 kilometrów. Jak się przebrał? Powiedz jeszcze raz. Nie wiem, co to ma być. Nie wiem, za kogo się przebrał. Opisz go, ma perukę sędziego, czerwony pluszowy kaftan, jak mały Adam Ant, jako dziecko. A jak się na nas gapili w gondoli, zamiast na stare domy patrzyli na nas. Co jest? Co to ma być? Pewnie pomyśleli, że jesteś tajemniczym biznesmenem, jak ten z Pretty Woman. Boże. Może byśmy w coś zagrali? Starą wenecką grę? Tak, to stara gra Casanova. Maszyna rozkoszy. Nie znam. Grywam w Monopol. Warto spróbować. To był jego pomysł, żeby tu przyjść. Więc Warwick, ty zagraj. Muszę tylko coś zjeść i wypić. Jasne. Zagrajmy razem. Skoro razem podróżujemy, niech będzie maszyna rozkoszy. To brzmi dziwnie. Grajcie razem z tkaczem snów. Opaska. Widzisz mnie? Nie. Daj ręce. Tańczymy. Bez obaw. Straciłem jeden zmysł. Weszliśmy do maszyny rozkoszy, ale to była przebieralnia za kurtyną. Uwaga, maszyna się rusza. To mój kapelusz. Gry salonowe są dla ludzi, którzy się nie znają i nie mają o czym rozmawiać. Różne szarady i zgadywanki. To znak, że impreza się nie kręci. Jakby ktoś się najadł czosnku z serem i dmuchał mi tym smrodem w twarz. Czuję nieprzyjemny oddech obcego człowieka. To ma być ta maszyna rozkoszy? Ja już muszę iść. I reckon we gotta get going.
Nic miłego. Mam dość tych dziwnych przeżyć. Nie wiem, jak on czuł rozkosze w tej grze, ale nie śpieszył się do wyjścia. Odpręż się. Dobrze, ale mam już dość. Dotknij. Czego mam dotknąć? To moja dłoń. Też mi maszyna. Bzdety. Co to? Skąd tyle rąk? Idiota za granicą. Dziś ja się dobrze bawię. Warwick miał swój ubaw wczoraj. Głaskanie i łaskotki. Sam chciał. Ja dzisiaj biorę odrzutowy plecak. Widziałem to w internecie. Lecisz sobie nad morzem, nad wodą, wzbijasz się w powietrze. Nadludzka moc, prawie jak latanie. Wenecja jest bardzo staroświecka. Sztuka, budowle. A odrzutowy plecak na wodzie? Powinni go używać zamiast tych swoich gondoli. Są niepraktyczne. Powinni zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Patrz, jak James Bond. Też zaraz będziesz tak leciał nad laguną. Nie tak to sobie wyobrażałem. A mnie się to nawet podobało. Jak tam? Cześć, Ricky. Dobrze, dzięki. Dziś jest inaczej. Ze wszystkich weneckich atrakcji on wybrał ten odrzutowy plecak. Twierdzi, że to przyszłość. Całkiem fajne urządzenie, żeby tylko nie trzeba było się tak do tego przypinać. Co on gada? Teraz pewnie żałuje i umiera ze strachu. Chciał zrobić coś według własnego pomysłu. Żeby był zabawniejszy niż twój, ale to może być nie wypał. Właśnie. Lecę. Jest gotów? Skończ tę rozmowę. Bawcie się dobrze. Powoli. Ciągnie mnie do tyłu. Niżej. Myślałem, że podasz mi to w wodzie. Kiepsko pływam. A na plecach mam rusztowanie. To ma być przyszłość? I jak? Odechciało mi się. Myślałem, że będzie łatwiej. Będzie, tylko start jest trudny. Nie mogę oddychać, ten kołnierz dusi. Wolałbyś zamarznąć? Wolę nie lecieć, głupi pomysł. Fuj! Wiem, odwal się. Jeden krok. Ciężkie, muszę chwilę odpocząć. Nie lepszy był namiot rozkoszy? Leż swobodnie. Gdzie tu godność? Powoli. Karl? Fajna zabawa. Musisz wstać w wodzie. Na nogi? Wyprostuj się. W nogach mam powietrze. Mam w nich powietrze. Pochyl się do przodu. Próbuję. Sam się w to wpakował. Nie mogę opuścić nóg. Pochyl się. Nie mogę. Dobra. Spokojnie, w porządku? Gotów? Dawaj. Utrzymuj równowagę. Przekręć się na brzuch. Przekręć się.
Już dobrze? Nie dam rady. Musisz je przekręcić do tyłu. Nic z tego. Mogę wejść do wody. Jeszcze nie dziś. Ekstra. Kto to zrobił? Widziałem różne dziwne wynalazki, ale w tym można się zabić. Nie musicie mnie ratować. Super. Zrobię ci zdjęcie z Wenecją w tle. Co z tobą? Mogłem zginąć. Naprawdę. Żyjesz. Pociągnij kulkę. Korek. Żeby to rozpiąć. Powiedział korek. Nie działa. Ciągnij. Nie chcę zejść. Wyrzućcie ten szajs do śmietnika. Pociągnij za żółtą linkę. Ciągnę. Żółtą. Innej nie ma. Zaczekaj. Spójrzcie, jak chrząszcz, który walczy o życie. Sam nie wiem, czego chcę w życiu. Mój wybór, moja wina. Źle pływam, nie dałem rady. Całe życie mignęło mi przed oczami. Co zobaczyłeś? Wodorosty. Lekka kompromitacja. Przynajmniej spróbowałem. Ty nie. Spróbowałeś? Nie bardzo. Przecież nawet nie odpaliłeś silnika. Cześć, słyszałem o tym odrzutowcu. Żałosne. Ruszę cię dalej. Wiem, że ci się śpieszy, więc pojedziesz szybciej niż Marco Polo. Na skróty przez Macedonię. To nie jest szlak Marco Polo. Po co go powielać? Odkryjemy inne ścieżki. Do Tesco też nie jedziesz zawsze tak samo. Skopje. Żyje tam duża społeczność cygańska. U nich się zatrzymacie. Wiem, że lubicie wakacje na kempingu, więc spodoba wam się. To na razie. Cygańskie życie? Mógłbym to polubić, ale z drugiej strony nie lubię zmian. A ich życie to ciągłe zmiany, każdego dnia gdzie indziej. Na wakacjach też najpierw nie wiesz, gdzie jest sklep, gdzie kupić mleko. Tu nic nie ma. Ci u nas to żadni cyganie, bo nie mają wozów konnych, tylko przyczepy na cegłach. Nie podróżują, bo na tych cegłach nigdzie nie pojadą. Szarlotka? Super. Bardzo pyszna. Dziękuję. Mamy dziś spać tutaj? W dachu jest dziura. Przykryjemy folią. Z zewnątrz? Od góry. Weź moją walizkę, zanim zmoknie. Tu też jest dziura. Muszę mieć więcej miejsca. Nie jęcz. Patrz. Dobrze jest. Akurat ty masz tu wyjątkowo dużo miejsca. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś grał na takim instrumencie. Z kozy. Przyzwoicie zrobiony. Jak na zdechłe zwierzę, wygląda całkiem żwawo.
Takie pożyteczne zwierzęta mają lepiej. A weźmy pandę. Jak zdechnie, nic z nią nie zrobisz. Za to psy są bardzo pożyteczne. Jest przewodnik husky. Koza też daje mleko, ser i jest instrumentem. Ładnie gra, zatańczyłem z nimi. Byli zadowoleni. Tylko Warwick jest nie w humorze. Co strecha? Słucham? Nie wiem, czy cyganie coś do mnie mają. Czy chodzi o to, że chcą mnie dotknąć na szczęście? Moja głowa jest chyba szczęśliwa. Reszta już nie bardzo. Wymyślali jakiś powód, żeby dotknąć jego głowy. Niby odganiali muchę i głaskali go na szczęście. Ale to jakieś brednie. Mnie nie przyniósł szczęścia, tylko mnie wkurza. Ciężka robota. Warwick trochę mnie zdenerwował. Ja tu wypruwam flaki, tańczę, zabawiam ich, a on siedzi i nic. Nagle zainteresowali się jego karierą filmową, rodziną. Wyjął album. Lubi to. To moje dzieci. Byliśmy w Hollywood. Tam, gdzie filmy. To moja żona Sam na wakacjach. Wy macie wakacje? Chyba cały czas. Mój wóz. To flaga, a to gołąb. Zamiast żony mam zdjęcie gołębia. Idiota za granicą. Jak się spało? Całkiem nieźle. W tych warunkach. W jakiejś folii zamiast koca. On chyba spał dobrze. Ja się budziłem. Leżał cały zawinięty. Jak pierożek. Pod tym względem się sprawdza. Wiem, mówiłem, że się nie nadaje, ale do spania, w ciasnych dziurach i szczelinach, jest idealny. Dzień dobry. Przestań mi tu sapać. Wstrzymuj oddech, tu śmierdzi kozim gównem. Znalazłem w przewodniku coś ciekawego. Popularna jest tu religia suficka. Oddają się mistycznym obrzędom, żeby osiągnąć duchowy trans. Musisz się w tym odnaleźć. Nie ma sprawy. To tutaj? Ty miałeś jakieś duchowe przeżycia? Zahipnotyzował mnie Paul McKenna. Jak się macie? Warwick. Karl. Murtezan. Przychodzisz tu co dzień? Tak, mieszkam tu. A to? Co to jest? To ludzie. Tutaj. To nie grządka pomidorów, tylko trumny. To mój dziadek. Był profesorem. Uczył w szkole. Ty też tu będziesz leżał? Tutaj ja. Kiedy umarł? Podoba ci się to miejsce? Tak. Pod żarówką. To nie wygląda jak cmentarz. Właśnie, że wygląda. Jest w tym jakiś majestat. To szaleństwo. O zmarłych wystarczy pamiętać. Po co ich trzymać w piwnicy? Jak w salonie wystawowym. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego u nas. Trzeba by było mieć zezwolenie. Nie rozumiem, co cię w tym tak dziwi.
To jest na sprzedaż. Ktoś przychodzi, mówi, ładne. Tu leży Elsie, tu ciocia Jean. Niczego nie potrafisz zaakceptować. Wszystko by się zmieniał. Robią tak od 150 lat. Ja bym tak nie chciał, mówię ci. Karol, proszę. Teraz jesteście derwiszami. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wszyscy się świetnie bawili. Były tańce w kręgu, te takie dziwne modły. Nagle patrzę, gość robi tak. Fajnie. I pakuje sobie do paszczy. Normalnie szok. Przebił się tym. Pokazywał mi blizny. Tu, tam, tędy. Bardzo zabawne. Wbić sobie szpikulec. Suzanne mówi, żebym nie dłubał sobie w ustach wykałaczką, bo to niebezpieczne. Jakby to zobaczyła, dałaby sobie spokój z tą wykałaczką, naprawdę. Spróbujesz? Nie. Słowo daję. Warwick odpadł. Na koniec chyba zwymiotował do czapki. To było szokujące, przyznaję. On mówi, zabierzcie go, bo zwymiotuje na dywan. Bez obaw. Czuję się dobrze. Był taki moment, że się przestraszyłem. Gdyby zwymiotował te wszystkie maty, trzeba by było oddać do pralni. W telewizji nigdy tego nie widziałem. Tylko nudne, niedzielne śpiewy. Wolę oglądać, jak oni tańczą i przekłuwają się nożami. Ale jaka to różnica? Czy przez to oni wierzą bardziej? Jak idzie? Dobrze, jesteśmy w Macedonii. Byliśmy na tych obrzędach religijnych. Słyszałem. To było mocne. Karol siedzi i nic nie mówi. Zaraz się ożywi. Mam dla was coś nowego. Zawsze chciałem to zrobić. Załatwiłem mu balony z helem. Jak już poleci, będzie zachwycony. To na razie. To bezpieczne? Jasne, masz linę. Wszędzie są druty elektryczne. To głupie. Miałem iść szlakiem Marco Polo. Będziesz lekki jak piórko. Ciągle gadał, że chce mnie podczepić pod latające balony. To nienormalne. Ma jakąś jazdę. Trzymaj linę. Rób coś. Cały czas się obijasz. Robię zdjęcia. Skacz. Pokrzywy. Przy lądowaniu woli. Ładne, kolorowe. Mam dupę z boku. Dobre do telewizji. Przytrzymaj.
Dzięki, tak lepiej. W mordę! Mam pobiec w dół? Na rekord. Bez nadziei. Biegnij! Nie da się. Warwick, ty leć. Nie chcę. Dawaj. Czemu nie chcesz? Ja nie muszę. To jego stała odpowiedź. Nie chcę. Jestem niski, więc mam lęk wysokości. Bez kitu. Dzieci czekają. Widzisz? Chcą, żebyś poleciał. Grałeś miśka dla dzieci, siadaj. To jest za duże. Nie dla mnie. Będzie dobrze. I za dużo tych balonów. Tylko nie za wysoko, Karl. Jak ja się topiłem, nikt mnie nie ratował. Każą w balonie, nic mu nie będzie. Nic nie szkodzi, o mnie się tak nie martwiłeś. Wcale nie, olałeś mnie. Mały rewanż. Dla was to zabawne? Nigdy nie miałem latawca. To nas do siebie zbliży. Leciałeś z balonami? Ja nie, za mało ich było, więc Warwick poleciał. Jak to? Podobało mu się? Nieprawda. Słyszałem, mówi, że nie. Był zachwycony. Niby dlaczego ja mam wszystko robić, a on się tylko obija? To niezbyt ładnie, że się nad nim znęcasz. Nie żartuj. Tego jeszcze nie było. Malec z balonami. Warwick dobrze się bawił. Daj go. Słucham. Jesteś cały? Tak, ale to było głupie. Linę trzymały miejscowe dzieci. Mogło być groźnie. Wiał wiatr. Był piękny dzień. A gdyby puściły linę, to co? Poleciałby wyżej. Właśnie. Też mogłem polecieć. Kiedy Dick Whittington szedł do Londynu z kotem, nie wystawiał go dla zabawy na niebezpieczeństwa. Żył z kotem w symbiozie. To daj mi kota, chętnie się zamienię. W następnym odcinku. Ruszacie dalej. Szlak prowadzi przez Indię. Już mi się tu podoba. Czuć taką energię. Miałeś świetny pomysł. Fajne towarzystwo. Co tak patrzysz? Przystojny. Tańczysz. Dobrze. Nie chcę robić rozrywki z cudzych nieszczęść. Wersja polska. Już za chwilę łowcy okazji. Jak znaleźć na aukcjach naprawdę niezwykłe i rzadkie przedmioty? Naucz się szukać z nami. Zobacz to tylko na Discovery Channel.